to, co dzisiaj pokazujemy na rynku, to jest coś, co może jeszcze bardziej uzmysłowić znaczenie Pucka i jego historię. Historię, która zaczęła się jako miasto w 1348 roku od lokacji i tak naprawdę ten układ średniowieczny, który dzisiaj znamy, rynek, uliczki wychodzące, prostokątne fara, która jest przy rynku blisko Zatoki Puckiej, to jest całe założenie średniowieczne. To, co pokazujemy na makiecie, to jest Puck z XV wieku, ale poza makietą pokazujemy też na rynku poprzez kamień polny, wykorzystanie kamienia polnego, obrysy ratusza, który stał tutaj na środku. Ratusz zawsze był najważniejszy w mieście, więc to też była jakby potęga miasta pokazana. On był w konstrukcji muru pruskiego. Jest taka wizualizacja, która została stworzona przez badacza wieloletniego naszego miasta, pana doktora Michała Starskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej mieliśmy działania też w związku z finansowaniem z PLGR-ki. Wydawaliśmy książki, mieliśmy stroje kaperskie, a teraz mamy bardzo porządny obiekt, który można obejrzeć, dotknąć, bo on do tego służy. Jest tak skonstruowany, żeby mogły tego dotykać również dzieci, osoby, które siedzą na wózkach. Przystosowanie dla osób ze specjalnymi potrzebami, czyli dla osób niedowidzących, jest tam alfabet Braille'a, czyli każdy turysta, który do nas przyjedzie, będzie mógł z tego skorzystać.